Dzień dobry Państwu, witam na kanale na YouTubie Jan Marczyński Wejherowo. Witamy ponownie Gienka Wejherowa, szeryf tego społecznika. Przed ulicą Gdańską, ulica Gdańska zrywem opowie nam, co tutaj było w latach 60., 70., 80. ubiegłego wieku. Proszę bardzo, Gienek, oddaję Tobie głos. Tutaj była kiedyś, proszę Państwa, brama wjazdowa, tutaj była stróżówka. Kiedyś stróżówka tutaj była. Ochrony nie było kiedyś. No pilnowali, żeby ktoś zakładu czy materiał gąbki, aby tutaj śruby nie wynosił. A Gienek, a Ty pracowałeś tutaj od którego roku? 1 września 1974 rok. A wcześniej ten zakład znajdował się w Wejherowie? To było w Wejherowie, jak się jedzie na stary cmentarz przy ulicy, przy tej był, nie kiedyś. To były lata 56, 7 taki gdzieś. 60. początek, tak? Tak. Tam najpierw, a później przeniesie w latach 70. tutaj, w Wejherowie Śmiechowie, przy ulicy Gdańskiej. Zryw. I pracowałeś od 1974 roku do 2009 roku i ten zakład powoli miał zwalniać pracowników. Ci, co wyszli ostatni, nie dostali żadnej odprawy. Nawet odprawy nie dostali, po tylu latach. Ja miałem dostać 40 tysięcy, ale tego nie dostałem. A 36 lat przepracowałeś, tak? Tak, potrącali nam składki na udziałowe, ale nikt nie dostał. A to był taki z Sopotu, Roman Tatera się nazywał, a jego syn kupił czarny motocykl Harley'a. Czy można tutaj powiedzieć, jeżeli tak faktycznie było, że to taka troszkę dzika prywatyzacja, tak? Że dla tych, którzy wypracowali przez wiele lat ten majątek, nic nie otrzymali. Bo to był w taki sposób zrobione, że jak powstała Solidarność, to jeszcze istniała komuna i oni przed upadkiem komunistów w ten moment wykorzystał ten prezes z Sopotu. I ostatni, ta setka ludzi, 150 ludzi, którzy odeszło, nie dostał udziałów, tak wysokich udziałów. Niektórzy przepracowali 40 i na 40 parę lat. W warunkach szkodliwych. Nie tylko kleje. No taka dzika prywatyzacja, no niestety. No tak to w tej Polsce często bywało. A Gienek, pokaż nam, powiedz nam tutaj o tym budynku, przed którym tutaj stoimy, że tutaj... Tutaj się mieścili lekarze, którzy... Zaprowadź nas, Gienek, ale nie będziemy wchodzić. Tu mieścili się lekarze, tak? Tej firmy Zryw. Tutaj były okresowe badania co miesiąc. Tak jak każdy pracownik, tak? Okresowe badania. Chyba raz w roku te okresowe badania były, tak? Tu kiedyś wszystko wyglądało po staremu, teraz to wszystko na nowo. No tam byli ci lekarze, tak? Tak, tutaj byli lekarze. Stołówka też tutaj była, tak? Tak, stołówka też. Też stołówka, dobrze. Gienek nas dalej oprowadzi. No jak widać, teraz są firmy prywatne. Sporo się zmieniło. O, tutaj myśmy włożyli szkielety do produkcji mebli. Tam do tego budynku szkielety. Ale tutaj była tapicernia kiedyś. To była tapicernia, tutaj. No Gienek nas oprowadzi. Tutaj się jeździło, wózki. Jako były pracownik Zrywu. Wózki elektryczne i tu była tapicernia kiedyś, o tutaj. Pokażemy. A tutaj był sklep nasz. I sprzedawali wyroby nasze, Zrywu. Aha, tutaj były wyroby, tutaj, Zrywu. Tymi schodami sklep dawnego Zrywu i można było kupić te kanapy, fotele, tak? Tak, a tutaj wszystko się ładnie tak mieściło, jak tutaj jest. Czyli no, troszkę zostało tych budynków, one są odnowione. A tutaj był biurowiec. Biurowiec. A teraz jest Urząd Skarbowy. Tak. Taka filia Urzędu Skarbowego w Wejherowie. A był biurowiec Zrywu. No i Gienek nas jeszcze tutaj zaprowadzi, oprowadzi nas, bo jak widać troszkę tego terenu po tym dawnym Zrywie jest troszkę tego terenu. A tutaj w tym budynku mieściło się produkcja sprężyn Formatec do kanap. Tutaj produkcja sprężyn, tak? Tak, była kiedyś. Była kiedyś produkcja sprężyn w tym budynku. Dobrze. Wiatr nam troszkę utrudnia. Widać wszystko, tutaj.
Nie ma tych kominów, kotłownia była. A na co było to opalane? To było opalane na węgiel, na koks, żeby ogrzać cały zakład. Taki celnie wszystko. To trzeba było trochę tych ton. To były trzy wysokie... A Gienek, a powiedz nam, co tam było, co tam był, tam jeszcze raz ten budynek. Tutaj były magazyny wyrobów tapicerskich, czyli materiały do produkcji mebli tapicerowanych. A w tym budynku, no nie będziemy tam dalej chodzić, w tym budynku, Gienek? Tutaj były magazyny wyrobów gotowych. Tutaj magazyny tak, wyrobów gotowych. Tak, tego jeszcze nie było, a tutaj mieściła się, wiesz, drzwi otwarte stolarnia. Duża stolarnia. Duża stolarnia w tym budynku się mieściła, tak? Tak. Chodź, Gienek, tutaj. Duża stolarnia. No i co nam jeszcze? Tu, chodź, Gienek, tutaj. Duża stolarnia tu się mieściła. Tak. A ty w jakich wydziałach pracowałeś? Czy wszystkie wydziały? Ja byłem tylko na tapicerni przez 36 lat. Czyli który budynek? To był tamten, co myśmy nagrywali. Tamten, co nagrywaliśmy, tapicernia, tak? Tak. Aha. To może jeszcze przejdziemy się do tej tapicerni, tam przez 36 lat. A tutaj mieściła się też tapicernia, jak już wszystko likwidowali, tu było wejście do drugiej tapicerni, tu jest. Druga tapicernia. Ale było mniejsze pomieszczenie, ale warunki nie były takie jak trzeba. Aha. No teraz jak widać, te budynki teraz są odnowione, ale ładnie wyglądają. No niestety w czasach PRL-owskich tak te budynki nie wyglądały. No wiadomo, jak to było w tych czasach PRL-owskich. Ale niepotrzebnie nam potrącali te udziały, ale naprawdę straciłem dużo. Bo to było tak, no to boli na pewno, bo tak, ciężka praca. Bo ja byłem przewodniczącym tego zakładu, jeśli chodzi o Solidarność, powstanie związku. Solidarność tutaj, tak? Zakładowa w Zrywie. Ja byłem pierwszym pracownikiem, który został zwolniony. Po mnie poszli inni. Rok czasu to trwało, różne zwolnienia były. Czyli w którym zostałeś zwolniony? 1900? Tak. Czy w 2000? 2009 rok. W 2009 roku. Tak, i prezes Roman Tatera, przyszedł później inny. Mieli no to już czas, mówiłeś. Rok czasu było, żeby 700 czy prawie 900 ludzi z tego zakładu wszystkich pozwalniali. 900 osób tutaj pracowało? Tak. No to sporo, sporo. Tak. To był dość spory zakład pracy, tak? Tak. Ci, co się dzwonili szybciej, to dostali swoje odprawy. Od 30 do 40 tysięcy. Ale ci, co się spóźnili, a chcieli robić dłużej, a bali się dzwonili, to nie dostali nic. Nic nie dostali, nie. Bo pewnie była likwidacja syndyk masy upadłościowej i nie miał z czego ściągnąć. Proszę Państwa, bo prezesi zrobili zadłużenia i wtedy nie mieli nawet na wypłaty. Ja chodziłem przez 2 lata na pieszo, od Nowego Kina aż tutaj do Śmiechowa. Pieszo? Parę kilometrów iść na chorych nogach, jeszcze 8 godzin stać i robić produkcję. To było mądre. No tak to było. No. I 36 lat zleciało jak jeden dzień. Tak. No a teraz na szczęście po tej latach ciężkiej pracy jesteś emerytem, wkrótce będziesz takim pełnoprawnym emerytem. Ale jeszcze chciałem powiedzieć o tych prezesach, o tego Roman Tatera i nie tylko inni jeszcze był ostatni. To były czasy przewrotu, jeśli chodzi o z komuny na Solidarność, bo żeby to było w tych czasach, by takie coś durnoty, by zrobili pracowników nielegalnie inwalidów, o stopniu znacznym, ja mam stopień znaczny. Znaczny, tak. By zwolnili, to by dzisiaj by mieli do czynienia z sądami, ci prezesi. No w tych sądach różnie bywa, tam jest też masa bezprawia w tych sądach, niestety, znając realia, ale... Ale to chodzi o ten zakład, że jeśli chodzi o obecne czasy, do tego dojść by nie mogłem, musieliby zapłacić odprawy. Czyli można ciebie uznać za osobę, no, która została poszkodowana jednak, tak? I do dziś dnia niestety no, Polska nic nie zrobiła w tym kierunku, abyś ty mógł powiedzieć, że jest uczciwość w tym kraju, tak? Bo na przykład jak były badania lekarskie tutaj przez tyle lat, oni nie mówili, że ja posiadam stopień znaczny i inni też niektórzy, ale dopiero to się pokazało po moich zwolnieniach, bo jeździłem Gdańsk, Sopot, Gdynia, 28 myśmy zatwierdzili różne jazdy, 28 razy i stwierdzili, że ja mam stopień znaczny, to ja powinien dzisiaj dostać 4000, a oni przerabiali dokumenty i niektóre dokumenty były palone, niszczone. Nie dostałem pełnej dokumentacji sprzed 36 lat. A trzeba jeszcze dodać, że po pracy... Panie redaktorze, a taka pani z biura mi dała te dokumenty tylko z leczenia. Leczenia
psychiatrycznego tutaj, ale reszty dokumentów nie dostałem, bo jakbym je otrzymał, to ja bym mógł dostać i wezwać do sądu i dostać odszkodowanie. Ale trzeba dodać, że po pracy ty jeździłeś do Gdańska na początku lat 80., gdy były strajki. To było poświęcenie. W pierwszym roku stać 8 godzin, jeszcze tak. Do Gdańska tyle kilometrów jechać. Tyle. Nagrywać filmy, co się działo w Stoczni Gdańskiej. Wrócić do Wejherowa ponownie, no to było wielkie poświęcenie i narażanie życia. Tak. Naprawdę jesteś prawdziwym człowiekiem walki, nie bez przyczyny, mówi się, ikona Wejherowa, prawdziwy człowiek walki. Ile osób w dzisiejszych czasach byłoby w stanie, chciałoby się tak poświęcić dla Polski? Tak, o, możemy wejść. Nie, nie będziemy tam wchodzić, nie będziemy. Państwa nowoczesna stolarnia. Tak, jest, byliśmy w środku. Wysyła wyroby za granicę nawet. Faktycznie, jest nowoczesne, wszystko jak widać, ładne budynki są, nowoczesne firmy, wszystko elegancko, a jeszcze fajniej byłoby, gdyby w Polsce płace były na poziomie Europy Zachodniej. Standard życia, poziom życia, żeby polscy pracownicy mogli naprawdę czuć się ludźmi światowymi. Proszę Państwa, słuchasz szum tych nowoczesnych maszyn. Słyszycie to? Tak, słyszymy. Tak, faktycznie są fajne maszyny nowoczesne. Zachodnie i po prostu ZYW wykupiło trzech prawdopodobnie, bo jeden do tego nie wykupił, że miał tyle miliardów, ale po prostu trzech obywateli właściwie to wykupiło i zrobiło piękny zakład. Tak, ładnie, faktycznie widać, ładnie te budynki wyglądają. Elegancko wyremontowane, na poziomie światowym, trzeba przyznać, elegancko. Czysto, schludnie, no jak ale, to powiedzieć. Ale proszę Państwa, ostatnio, jak ja w 2009 roku zostałem zwolniony, to ostatnio ostatnio 20 lat do tyłu, to ci prezesi już kombinowali, żeby je sprzedać ten zakład. No tak to często było, że te stare zakłady no, upadały, były często zadłużane po to, żeby za psie grosze je przejąć. Tak często tak, było, czy w tym przypadku? Tak, czyli oni wykorzystali nas inwalidów, a się dorobili majątku, ale proszę Państwa... No tak twierdzisz, było faktycznie? Ci właściciele, którzy i to całe biuro, bo tam w tym biurze było około 50 ludzi. Oni tych pieniędzy do grobu nie wezmą. Sporo było w biurze osób, tak? 50. 50 osób, sporo było w biurze. Tu widać to biuro, co jest tutaj. Tak. Przypuszczam, że obecnie no, nie ma tylu osób w biurowcu. No to cóż, będziemy się żegnać pomału. Gienek jeszcze nas oprowadzi tutaj, tak? Pięknie nas oprowadzi Gienek jeszcze. Przejdziemy się, proszę Państwa, po tym zakładzie pracy, w którym to Gienek pracował wiele, wiele lat, 36 lat, przypomnijmy. Spółdzielnia Inwalidów ZRYW to się nazywało Spółdzielnia Ludzi Chronionych. Chronionych. Tak, a wszystkie osoby tutaj pracujące, jak mówiłeś, że było ile tych osób? Około prawie... No 950, no tak około. No aż się nie chce wierzyć, bo jest dużo stolarnie, tych osób. Biuro wszystkim razem. Dużo tych osób a tutaj pracowało. To jest tutaj widać, proszę Państwa, to był Wydział Chronionych i tak potraktowali i wszyscy byli inwalidów. Chronieni, no i tak zostali niestety smutnie. To się tu już zatrzymamy i tym no niezbyt chyba takim fajnym akcentem, że tak ludzie pracy zostali potraktowani. Myśmy na tych robili, ile tu jest biur, myśmy na nich robili, a na dole była szatnia. A na dole szatnia. No i jeszcze na zakończenie, że ty byłeś tutaj pierwszym przewodniczącym Solidarności w zakładach ZRYW Wejherowa, bo to jest bardzo ważne i po pracy jeździłeś do Gdańska w początku lat 80. To jest bardzo ważne. Kto dzisiaj, w dzisiejszych czasach, ile osób chciałoby się tak poświęcić dla Polski? Proszę Państwa, że ja byłem przewodniczącym, to taki komuna nie lubiała. I byłem pierwszym tym, który został zwolniony z tego zakładu. No wiadomo, że taka zemsta taka była, wiadomo, że jak to było, tak? Jak to było, wiadomo.
No. No dobrze, Gienek, to będziemy się żegnać. Dziękuję bardzo Tobie za to, co nam opowiedziałeś, bo to jest dla obecnych mieszkańców Wejherowa i nie tylko, dla przyszłych pokoleń bardzo ważne, bo to jest prawdziwa historia. To jest naprawdę prawdziwa historia. Ślicznie Tobie dziękuję. A tutaj chciałem jeszcze powiedzieć, musimy już kończyć, że Gienek. Ślicznie Tobie ojciec, dziękuję. Mój ojciec mnie przywiózł, jeździł śmieciarką. On powiedział do mnie, to jest Twój zakład, ucz się i zarabiaj. Dziękuję Tobie, Gienek. Wszystkiego dobrego, na razie. Trzymaj się. Bóg honor ojczyznę. Bóg honor ojczyznę.